Ja już dojechałam, zobaczcie, jest ciemno wszędzie, tutaj się odbija lampa od auta, jest ciemno, a ja już mogę bezpiecznie wejść do domku. Uff, udało się. Jestem już bezpieczna. Ten filmik, który przed chwilą widzieliście, pochodzi z drogi, którą jechałam, żeby dojechać do tego domku, w którym jestem. Wyobraźcie sobie, że było ciemno, było to w lesie, było pod górkę i jeszcze jest przecież zima, czyli są śliskie drogi. To było trochę niebezpieczne. W każdym razie, jedynym powodem, dla którego miałam siłę dojechać tutaj na miejsce i wytrwać, było to, że wiedziałam, co i kto na mnie tutaj czeka. I dlatego nie zawróciłam. I tak samo mamy my w naszej podróży życia, jak to się mówi, że czasami jest nam ciężko, czasami mamy wrażenie, że właśnie cały czas idziemy pod górkę, jest ślisko, ciemno, ciężko. Ale słuchajcie, my wiemy, co jest na końcu tej drogi. Wiemy, na kogo czekamy, wiemy, kto na nas czeka. Warto o tym pamiętać w naszych codziennych trudach. Bo jak już tu jestem, to jest mi bardzo fajnie. Jak będziemy w niebie z Panem Bogiem, to też będzie nam super, prawda? Do zobaczenia!